Nie włączyłem nagrywania na OBS-ie. Jeszcze raz. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Z tej strony Nikodem, a to jest Hogwarts Legacy. I dzisiaj będziemy dalej cisnęli fabułę, więc jeśli lubisz tę grę, uwielbiasz tę grę, to pamiętaj, zostaw łapę w górę i suba, bo ciśniemy do 1000 do końca roku, więc zostaw suba, a my lecimy z grą. No i elo, dobra. Mamy tutaj cholerę dużo misji. Mamy też jakieś poboczniaki chyba. Tak? Czy nie? Tutaj w hangarze na łodzie coś mamy. Trytona woda zmącona. Okej, tutaj mamy zajęcia o zwierzętach i tutaj mamy... Dobra, księżycowa nie dola ważnego, no bo możemy nauczyć się alohomory, więc... Więc na pewno po necie będę patrzył, gdzie są te posążki wszystkie. Korytarz jednookiej czarownicy, wieża wielkich schodów, izba pamięci, srututu. Dobra, teleportujemy się i idziemy do ważnego, będziemy się uczyli alohomory. Jak zbierzemy tam ileś tam posążków de mimoza. Chyba wiem, gdzie jest jeden, ale to bym musiał szperać. Będę szperał w Hogwarcie. No nie będzie na mapie dokładnie pokazane, gdzie wszystko jest, ale no okej. O, tu jest jeden. Siemandero. Gladwin Moon. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. O, teraz nie jest chlany. Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady. Rozchwiany, tak, tak. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. Pewną wrażeń. I wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. Na pewno. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. No i mamy jesień, jak milutko. Okej, czyli nocne wędrówki w Hogwarcie. Okej. Now if you wouldn't mind humoring me for a moment. Okej, dobra. Remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which incidentally can only be done at night. Dobra. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around. Okay. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, no to ciekawie masz, naprawdę. I turned a corner and came face to face with a boggart, okay. Or shapeshifter, if you will. Which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Holy unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Fantastycznych zwierzętek było. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Aha, okay. A couple of reasons, frankly. First, no, brawo, raz, starcie, dzięki. Against those trolls in miło mi to widzieć i słyszeć. Reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is,
Most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. No, na pewno. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Okay. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora. Oh, so you tell us curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Okay, czyli mamy Alohomorę pierwszego stopnia. A żeby zebrać wszystkie posążki, będziemy musieli nauczymy się wtedy Alohomorę drugiego i trzeciego stopnia. Więc spoko. Czyli co, mamy Alohomorę. Zajebiście. Wreszcie. No i superancko, Alohomora. Najwyższy czas. Najwyższy czas. Zamek poziomu pierwszego, wreszcie. Wreszcie. O! Kuje, jadę, aby poruszyć iskier i obrócić pokręt. Okej. What the fuck? Ciekawe. O. Obie zębyski ustawione tak, aby otworzyć zamek. Tu coś się kręci. O, o, o. Udało się chyba. Tak, udało się. Zajebiście. No to zarąbiście. Ha, ha. Aj, będziemy musieli się z tą minigierką. No dobra. Okej, dobra. Dobra, mamy to. No, trzeba się trochę pomęczyć, okej. Nie jest to takie łatwe. No spoko, fajnie. Droga Mirabel. O! Do profesor Mirabelki. A ty, czym ty żyjesz? A, posążek taki, tak? Fajnie, skrzynki i wszystko, pięknie. No, no to odkrywamy nowe lokacje w Hogwarcie. Zajebiście. Wygląda jak czyjś pokój. No ale no szkoda, że nie, że... dobra, misje. Zobaczmy. Przygotuj się do poszukiwań ostatniego obrońcy? Znajdź goblina Lodgoka. Idź na zajęcia o zwierzętach, dowiedz się czego. Okej. Zadanie profesor Onaj. Zbierz smarki trolla. Descendo, użyj depulsu na lewitującym wrogu. Okej, dobra, klucze Dedala, zamiatanie konkurencji. Kluba Dalbiego Wixa, modyfikacje miotły. Okej, dobra, fajnie. No to trochę mamy tutaj już tych zadań, ciekawie. No te poboczniaki na pewno będę robił, te zaklęcia też będę sobie robił pomiędzy odcinkami, no bo... Jezu. No bo chyba raczej nie będziemy chcieli ogarniać wszystkiego, nie? Czy tutaj mogę wejść? Mogę wejść. To już mamy taką głębszą kłódkę, tak? Tak, zamek poziomu drugiego. No to tego nie jesteśmy w stanie jeszcze odblokować, niestety. Mamy kolejną notkę. Profesorze Fig, okej. Faris Spawin, minister magii. Okej.
Skrzyneczka. Galeony same. Revelio. O! Rzucenie Revelio ujawni pozycję wrogów. Czy są jacyś wrogowie tutaj? Przypomnienie dla pracowników. Skrzety domowe Hogwartu wykonują śmierdzącą pracę, okej. Okay. Gdzie my mamy naszego tego? Tu jesteś. Dobra, nie zauważono mnie. Milusio. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, bo ja już tu jestem, no. Dobra. No i mamy kolejny żeton, zajebiście. Ha! Zarąbiście, dobra, kolejny żeton. No i fajnie, dzięki temu będziemy mogli żetony odblokować wszystkie. Dobra. Zaklęcie kameleona. Posążek de Mimosa tutaj gdzieś jest, u góry, ale... Revelio. O, tu mamy nawet... A czym ty żeś jest? Kim ty żeś jest? Tyś jest prefektem! If I catch a student in here, punitive measures will be taken. Prefekt Hufflepuffu. Okej, okay, dobra. 8... Must have been a ghost. Plus 5, 12. The faculty spying on the professors, are we? No kurde. Czemu nie mogę na nim Petrificus Totalus zużyć? Na pewno bym musiał za dnia to ogarnąć. Pewno tak. No dobra, no ogarniemy to za dnia w takim razie. Dobra, tutaj już widzę ogarnięcie, wykrzyżę tym mimoza. Łazience prefektu, skrzydło szpitalne. Dobra, oj, oj, sorry. Dobra, tam. Dobra, odblokujemy to sobie za chwilę. Trochę tego będzie do odkrycia. Tutaj mamy co, poziom drugi, tak? Hello, Amora. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy już taki konkrecik, widzę. Wróć. Dobra. Zarąbiście. Otwieranie też nawet dosyć ciekawe, nie powiem. Revelio. Czy my tutaj coś mamy? Kolejną notatkę mamy. Drogi Abrahamie. Kochająca M. Ciekawe. List od żony Ronena. Abraham Ronen? Okej, okay, dobrze wiedzieć. Google do Quidditcha. Nie ma Quidditcha! Dobra, tu nic nie będziemy mieli. Ej, ale fajnie, tutaj przynajmniej można... można tu ogarnąć te... sobie... różne znajdźki. Skrzynia. Czy tutaj coś będziemy mieli? Nie. A ty mnie nie widzisz. A ty mnie nie widzisz. O nie, to profesor Snape, znaczy Sharp. Profesor Weasley. O nie. Nie no, ja tak się nie bawię. Ja tak się nie bawię, ja tu będę musiał wrócić w takim razie.
Czmułka. I kolejny skrzat. Znaczy skrzat. No dobra, no będę musiał tutaj wrócić. This must be the prefect's bathroom. Za dnia na pewno tutaj sobie wrócę. Więc okej, dobra. Mamy łazienkę prefektów. A super, krany mamy odkręcić, tak? Lol. W tej łazience Harry Potter kąpał się z jęczącą Martą. Sorry, musiałem. Świetnie. Podoba mi się to bardzo. Aloha, Mora. Jak milusio. O Boże. Dobra. Dobra, mamy to. No i okej. Dobra, wychodzimy. What the fuck? Chyba nie wszedłem tutaj. Sorry. Dobra, git. Kurwa, on tu wraca na górę. Nikodemie Mikrusonie. Świetnie! Będę mógł se tu wrócić. Odejdź! Zniknij! Świetnie. Profesor Garlic. O, to profesor Fig. A nie, to profesor Hekat. Sorry. Hufflepuff? No, Ravenclaw? Jaka kłótnia. Lol. Nie utknąłem. Co to było? Co to było? No i dupa. No nie. Kurka wodna. Ile nagrywa się? 18 minut dopiero. No jak nic, będę musiał tutaj wrócić za dnia. Poekspię sobie trochę po odcinku. Dobra, no muszę wziąć ten posążek de mimoza i wrócić do tego nauczyciela. Znaczy pana woźnego. Ej, nie, proszę mi tak myszko nie robić, halo. Okej. No dalej. Idź ty, Nikodemie Mikrusonie. La. No idź tam. Idź tam. Ej, to wieża zegarowa jest. Kurwa. No to idź ty. O nie, to prefekt Gryffindoru. Jeszcze raz.
Mogłem dać talent na bieganie podczas tego. O Jezu, 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 Jezu. No nie przejdę tego, nie ma szans. Kurna. Żeby kazać mi to w nocy robić, nie? To jest po prostu porażka. Skrzydło szpitalne. No odejdź! Jak ja mam się obok niego przycisnąć, co? O. O. Borys szalony. Zaraz chwila, ja mogę się przecież tepnąć. Tak? Zablokowane? Ty kurde gnoju. No i co ja mam teraz zrobić? Świetnie. No i co, zablokujesz mi schody. No zbugował się. That had better not be another student, I hear. A, Boże. Jaka ta misja jest durna. A byłem tak nastawiony pozytywnie na odcinek, nie? Musi mi. Już byłem w skrzydle szpitalnym. Cholera jasna. O Boże. Czemu nie mogę podczas zaklęcia kameleona biegać? Czy ja mogę misję przerwać? Rebellion. Oczywiście, że nie mogę. Nie idź na górę! Hi. Dobrze. O, Revelio. Revelio. Świetnie. Uczniowie i uczniowie i nic więcej. Hufflepuff? No Ravenclaw. I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been. Dobra. What was that? What was what? I thought I heard something. Profesorki kłócące się. Coś pięknego. Mam nadzieję, że jego tam teraz nie będzie. Jest tam, kurde. I co teraz? Thank you.
Tak się robi właśnie z uczniami. Właśnie tak. Zapamiętajcie to sobie. O, kolejny Revelio. Cudownie. Revelio. Co tym razem? Skorupa żółwia wysadzona klejnotami. Spoko. O nie. Uff. Udało się jakoś. Jakoś. Dobra. Gituba, dziękuję. Zamiast księżyce te mimoza Gladwinowi. Dobra. Siemaneczko. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, oh yes. Goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Zajebiście. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. Zajebiście. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Okay. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. No dobra. Oh, I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. No dobra, no to będziemy robili to. Będziemy to ogarniali. Ile mamy minut? No, pół godziny, no dobra. No to nie zrobiliśmy jakoś znacząco wiele dzisiaj. Trochę nie mam już czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Na razie, siema.